Dziś są moje urodziny. Jaki może być najlepszy prezent urodzinowy? Oczywiście przejażdżka polską CZ-tą. W tym odcinku nie może mnie zabraknąć. Jest polska CZ-ta. Pierwszy raz widzicie ją w całej pełnej okazałości, jak wygląda już, można powiedzieć, że gotowa, zrobiona, ale jest jeszcze dużo rzeczy, które zostało do dokończenia. O tym zobaczycie w dalszej części odcinka. Każdy na pewno czeka na ten kluczowy moment, czyli odpalanie. Ja na ten moment też czekałem bardzo długo. Jak zapewne się domyślacie, ten moment już miał miejsce, ale widzowie jeszcze nie widzieli tego momentu, więc spróbujmy ją odpalić. Dajmy troszkę paliwka. O. Standardowo, jak trzymacie coś w warsztacie, to wyciągacie bezpiecznik. No ja też zapomniałem założyć bezpiecznika, więc jeszcze raz, z bezpiecznikiem. Bezpiecznik podłączony, paliwo już przelane, więc nie dolewamy, dajemy zapłon i kopiemy. Nie wiem, czy teraz będzie mnie słychać, prawdopodobnie będzie tutaj dość głośno. Tutaj mam mikrofon, który zbiera to wszystko. Ale tak sobie pięknie pracuję. Światełka oczywiście świecą. Prędkością jest również, bo była jakaś pierwsza jazda testowa. Troszeczkę dymi, ale jak to każdy z busów. Wydech jest już, no jest troszeczkę zanieczyszczony. Posłuchajcie, jak ona brzmi. Chyba dobrze się to wszystko prezentuje. Zamykamy paliwko. I gasimy. Żeby nie było tak kolorowo, zaraz dowiecie się, co jeszcze zostało przy polskiej CZ-cie do zrobienia. Cały etap składania trwał na tyle długo, że nie wiem, czy będę z tego montował odcinek, bo ten odcinek musiałby trwać pewnie koło godziny, być może nawet więcej. Dajcie znać może ewentualnie w komentarzach, czy potrzebowalibyście, czy chcielibyście zobaczyć odcinek ze składania. Bo mam to podzielone gdzieś na rozdziały, ale nie mogłem się doczekać, żeby pokazać wam już cały motocykl tak, jak wygląda na chwilę obecną. Oczywiście nie jest to motocykl konkursowy. Każdy się gdzieś będzie mógł czegoś doczepić na pewno, aczkolwiek ja jako pierwszy motocykl, który składałem, jestem bardzo zadowolony. Może kilka szczegółów odnośnie składania, jak wyglądał sam proces składania ramy. We wcześniejszym odcinku widzieliście, że całą ramę najpierw musiałem wszystko przygotować, obszlifować, tak żeby można było to wkładać. Montaż motocykla zacząłem od złożenia przedniego zawieszenia. Następnie włożenie silnika, tylne koło, błotnik, kierownica, no i uzupełnianie, doszlifowywanie tego, co tam gdzieś brakowało. Ale to by można naprawdę książkę napisać odnośnie tego, jak to poskładać i generalnie o samej konstrukcji CZ-ty, bo przy zakręcaniu błotnika urwała się śruba. Przy pasowaniu kół okazało się, że brakuje tulejek, które gdzieś mi się tam zapłodziały, ale znalazłem, więc koło jest super wycentrowane. Przy zakładaniu przedniego zawieszenia oczywiście kupiłem 4 komplety gumek. Z 4 kompletów zrobiłem 2, które pasują. Tu dałem taką krótszą, tu dałem taką szerszą, która nachodzi na to, ale finalnie wszystko do siebie pasuje. Tutaj śruba jest inna, bo jest z niej zrobiona masa. Osłonka super idealnie pasuje, kontrolki są idealne, po prostu białe i najlepiej do tego pasują. Dbałem też o wszystkie gdzieś tam szczegóły i detale przy składaniu tego motocykla, czyli pod prędkościomierzem jest też dedykowana uszczeleczka, żeby to wszystko pasowało.
Oczywiście przedni hamulec jest wyregulowany i na chwilę obecną już hamuje, natomiast po zrobieniu tu kilku kilometrów trzeba będzie ponownie dokonać ustawienia tej lineczki, tak żeby to dobrze działało. Rollgas też jest jakoś zrobiony dobrze. Tu jest zabezpieczenie, bo tą śrubkę od regulacji rollgazu muszę wkręcić na kleju do gwintów. Z przełącznikiem pomógł mi Romek, żeby działał klakson. Mogłem pokazać Wam, że działa wszystko. Przełącznik jest oryginalny, ten, który był wyczyszczony, poskładany. Tutaj zamiast obejm trytytkowych docelowo będą jakieś takie ładniejsze obejmy plastikowe. Bak wygląda super, naklejki wyglądają super. Osłona wygląda bardzo dobrze. Z tego też jestem zadowolony. Moja ramka na rejestrację, będę jechał szybko. Jeśli ktoś by chciał taką ramkę, to możecie pisać. W sumie chyba najlepiej na Instagramie lub mailowo. Siedzonko odnowione. Oczywiście wszystko działa, ściąga się. Wygląda naprawdę to dobrze. Tutaj pozabezpieczane też, żeby się nie obdzierało przy składaniu, zakładaniu. To teraz kolejna rzecz, której nie ma w tym momencie. Już Wam pokażę. Nie ma tutaj łącznika pomiędzy gaźnikiem a filtrem, ponieważ jak go zakładamy, to filtr powietrza, który jest tutaj, prawdopodobnie blokuje dostęp powietrza. Nie wiem, czy ktoś miał taki problem, ale nie dokonywałem jeszcze testów, bo będę musiał ją odpalić i spróbować, żeby popracowała sobie bez tego filtra. Kranik nowy, też był problem z jego uszczelnieniem, ale w końcu się udało to zrobić. Filtr paliwa obowiązkowo przy baku, który nie był lakierowany wewnątrz. No, za jakiś czas go wymienię, ale na razie nie widać żadnych brudów, więc odpowiednio prawdopodobnie wyczyściłem bak. Bo w ogóle ZZ Sport pierwszy bieg nie ma w dół, tylko ma do góry. To jest ważne też, bo jeżdżąc takimi starymi sprzętami z reguły każdy wbija od razu jedynkę na dół. No to jest wtedy dwójka, ją tak średnio rusza. Trzeba nie wbić jedynkę do góry. Regulator napięcia, z którym mamy jak na razie same problemy, ponieważ prądnica ładuje, natomiast regulator tutaj aż iskrzy, jeśli się daje wyższe obroty. Jeśli jest ktoś, kto wie, jak to naprawić lub ma jakiś patent, albo chciałby nam pomóc przy polskiej CZ-cie, dawajcie znać, bo bardzo chętnie komuś zapłacę za naprawienie instalacji elektrycznej, tak aby to po prostu ładowało, bo nie ma ładowania. Pręcik od hamulca tylnego. Ten, który chromowałem i był taki piękny, musiałem zastąpić takim zwykłym ocynkowym, ponieważ ten ma zagięcie jedno tutaj, a drugie tutaj. I ten, który montowałem wcześniej, w ogóle kompletnie nie pasował. Tak samo naciągi łańcucha, te, które kupiłem ze sklepu, okazały się być niepasowne, nie dało się na nich wyregulować koła, więc założyłem te, które były ocynkowane, tylko nowe śrubki. Nie uwierzycie, ile się można namęczyć z podnóżkami tylnymi, bo wydech je tu blokuje, bo tu jest za duża śruba. Jest to też jakiś taki niezbyt fajny patent, który w końcu się udało zrobić. No i z drugiej strony też jest podnóżek. Jakbyście chcieli jechać z pasażerem, to oczywiście można, pewnie mi głowę ucięła. Nie mamy jeszcze stopki centralnej, ponieważ ta, którą zrobiłem, nie podobała mi się, bo chciałem się w niej pozbyć wszystkich wad odlewniczych, więc dałem ją do ponownego wypiaskowania. Muszę ją jeszcze oszlifować i dać ponownie do polakierowania. Brakujący element to mocowanie wydechu. Adrian mi dorobił taką blaszkę z blachy 2 mm. Przelakierowałem ją. No silnik, czas pokaże, jak moje zabezpieczenie lakierem wytrzyma próbę czasu i czy nie odpadnie, bo tam wiele osób też pisało do mnie, że jak można silnik malować, to na pewno wszystko odpadnie. Zobaczymy. No, zrobiłem to na test. Jeśli coś odpadnie, to będziemy poprawiać. Tak samo głowica też jest polakierowana, dlatego to wszystko tak dobrze estetycznie wygląda. Wydech już zamontowany na gotowo, uszczelniony. Śrubka, podkładka, tulejka i wkręcone. Tutaj nie ma takiego pierścienia, jak był wcześniej. Jest to zmontowane tu na kleju, a w tej części dam jak na razie uszczelkę i zobaczymy, czy to wytrzyma. Zdejmuj! Problemy, które zostały do wyeliminowania, to nie wiadomo, czy to jest wina prądnicy, chociaż prądnica ładuje, czy regulatora z drugiej strony. Drugi problem to jest wyciek z tego miejsca. Tutaj spod zębatki wycieka olej. Trzeci problem to jest
czekamy, aż kuzyn dorobi mi czujnik stopu. Czwarty problem, pewnie nie widzieliście, ale uszkodziłem w transporcie osłonę łańcucha, którą będę musiał ponownie przelakierować. No i z tych problemów to właśnie jest ten regulator napięcia, który widzicie z tej strony. Nie wiadomo, czy to jest wina jego, czy czegoś po drodze, czy coś jest źle spięte. Pokazuję też błędy, więc linka do pędu prędkościomierza topiła się od wydechu, bo była źle zamocowana. Też mój błąd. No tak to ogólnie wszystko jest. Jeśli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górze. Subskrypcja jest przede wszystkim najważniejsza i pamiętajcie, żeby zawsze jechać szybko.